witam serdecznie i zapraszam na przegląd wydarzeń minionego tygodnia. W środę o godzinie 16 papież Franciszek odleci z Rzymu do Korei Południowej. W czasie 11,5 godzinnego lotu do Seulu pokona blisko 9 tysięcy kilometrów. Będzie przelatywał nad 11 państwami i tu uwaga, w przestrzeni powietrznej nad południową i wschodnią Polską znajdzie się około godziny 18, a więc w środę o godzinie 18 we wschodniej i południowej Polsce można wypatrywać na niebie samolotu z papieżem Franciszkiem. To dotyczy oczywiście, jak już powiedzieliśmy, wizyty w Korei, która będzie miała miejsce od 13 właśnie do 18 sierpnia. Głównym celem papieskiej wizyty jest udział w 6 Azjatyckim Dniu Młodzieży, a także beatyfikacja 124 męczenników koreańskich. Hasłem wizyty są słowa zaczerpnięte z Księgi Izajasza: powstań, świeć. Będzie to trzecia podróż zagraniczna papieża Franciszka po Brazylii, po Ziemi Świętej. Kilka punktów z wizyty: w czwartek 14 sierpnia o godzinie 10.30, ale uwaga, polskiego czasu, podaję te spotkania w polskim czasie, a w 10.30 w czwartek spotkanie z biskupami Korei w siedzibie tamtejszego episkopatu. W piątek o godzinie 10.30 również papież spotka się z młodymi katolikami w Azji. W sobotę o godzinie 3 w nocy, ale oczywiście tam będzie dzień, 3 polskiego czasu, papież będzie przewodniczył beatyfikacji 124 męczenników koreańskich z XVIII i XIX wieku. W niedzielę o godzinie 9.30, także czasu polskiego, papież będzie przewodniczył mszy świętej na zakończenie Azjatyckiego Dnia Młodzieży. Powrót do Rzymu, do Watykanu przewidziano na godzinę 17.45, to jest lądowanie samolotu papieskiego na lotnisku Ciampino. Pod hasłem Miłosierdzie, nasza misja w zjednoczonym sercu, od 15 do 19 sierpnia trwać będzie w Bogocie trzeci Apostolski Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego. Obradom przewodniczyć będzie pomysłodawca tych światowych zgromadzeń, kardynał Christoph Schönborn, arcybiskup Wiednia. Bogaty program tego spotkania przewiduje wykłady, modlitwy, nabożeństwa, świadectwa. Główny referat Miłosierdzie Boże naszą misją wygłosi właśnie kardynał Schönborn. Arcybiskup Wiednia podsumuje także kilkudniowe spotkanie, pięciodniowe spotkania, podczas których można będzie usłyszeć świadectwa, jak się określa, osób, które na własnej skórze doświadczyły Bożego Miłosierdzia. I tutaj jedną z ciekawostek pewnie, tak to dziennikarze, my dziennikarze tak to określamy, jedną z ciekawostek będzie wypowiedź modelki porno, byłej modelki porno, Claudii Cole z Włoch, która przeżyła nieoczekiwany zwrot w swojej karierze, powróciła do wiary i poświęciła się działalności misyjnej. W ramach kongresu będzie także odprawiana droga krzyżowa w różnych grupach językowych, a kazanie na temat duchowości świętego Jana Pawła II ma wygłosić metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Tutaj może taka ważna informacja, którą również organizatorzy kongresu podawali, żeby nie mylić tego wydarzenia w Bogocie z organizowanymi w Łagiewnikach sympozjami o tej samej nazwie. Sympozjum w Łagiewnikach będzie w październiku, od 3 do 5 października i organizatorem tego spotkania w Łagiewnikach jest Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach oraz oczywiście metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Nie milkną problemy na Ukrainie, wielka tragedia wciąż trwa, walki, ale też nie milkną dyskusje religijne. O tym mówiliśmy wielokrotnie w naszym przeglądzie. Patriarchat moskiewski nadal liczy na to, że ludzie, którzy należą do ukraińskich prawosławnych struktur rozłamowych, jak to określają, zjednoczą się znów z kanonicznym ukraińskim kościołem prawosławnym, pozostającym w łączności z Moskwą. Jak stwierdził przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, metropolita Hilarion, przywrócenie jedności nie dokona się automatycznie, ale to rozłamowcy muszą odbyć pokutę, zanim wrócą na łono Kościoła. Podczas tej rozmowy pytany o to, dlaczego po przyłączeniu Krymu do Rosji tamtejsza eparchia, czyli diecezja, nie weszła w skład rosyjskiego Kościoła prawosławnego, Hilarion oświadczył, że Krym zawsze był i pozostaje częścią obszaru kanonicznego, jednego i wielonarodowego Kościoła rosyjskiego. Tutaj przypomnijmy, że to pojęcie obszaru kanonicznego jest takim najtrudniejszym problemem w kontaktach między naszym kościołem i kościołem prawosławnym, rosyjskim, ale też między kościołami prawosławnymi w ogóle.
Wracamy do Polski, trwają ze wszystkich stron, ze wszystkich kierunków Polski trwają pielgrzymki na Jasną Górę. Tu chciałbym powiedzieć tylko o najstarszej w Polsce, uwaga, 377. pieszej pielgrzymce kaliskiej, która jednocześnie jest 23. pielgrzymką diecezji kaliskiej. Ta pielgrzymka wyruszyła 9 sierpnia na Jasną Górę. Hasło pielgrzymki: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Mają dotrzeć na Jasną Górę 13 sierpnia, gdzie ma ich powitać biskup senior Teofil Wilski. Wspólnie z grupami kaliskimi pielgrzymują także Włosi, Niemcy. W grupie pielgrzymującej są także dzieci i ich matki z Domu Ochrony Życia Poczętego w Odolanowie, który prowadzą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Pątnicy będą mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu, o którym także wspominaliśmy w naszym przeglądzie, mianowicie święceniach biskupich Paulina Łukasza Buzuna, który został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej. Te święcenia mają się odbyć na Jasnej Górze w sobotę 16 sierpnia o godzinie 11. Głos w dyskusji, która ostatnio, można powiedzieć, wybuchła na temat wynagrodzenia za pracę katechetów w szkołach publicznych i kapelanów różnych instytucji, zabrał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. W wydanym komentarzu ksiądz Józef Kloch podkreślił, że uposażenie za pracę na rzecz obywateli nie powinno być rozumiane jako finansowanie kościoła. Rzecz wydawałoby się oczywista, ale jak się okazuje, nie dla wszystkich. W komentarzu księdza Klocha czytamy także: warto podkreślić, w szpitalach, wojsku, więzieniach i tym podobnych placówkach o posługę duszpasterską proszą osoby oczekujące wsparcia duchowego. Wierzący rodzice chcą nauczania religii w szkołach, a pieniądze na płace dla katechetów pochodzą z ich podatków. I jeszcze może jeden fragment z tego oświadczenia księdza Klocha. Nie ma nic nadzwyczajnego w wychodzeniu przez państwo naprzeciw oczekiwaniom obywateli płacących podatki. Jest to wręcz prawnym obowiązkiem państwa. A dyskusja o tym urodziła się na łamach jednej z gazet, która dość często wywołuje takie kontrowersyjne tematy. Okazało się, że tym razem ta gazeta przeszacowała o niemal 300 milionów złotych koszt finansowania zatrudnienia duchownych, chociaż kwestionuje zarazem sens ich pracy wśród żołnierzy w więzieniach, szpitalach czy szkołach. Jak się okazało, nie 700 milionów, o których mogliśmy w tej gazecie przeczytać, ale maksymalnie około 411 milionów budżet państwa wydaje rocznie na zatrudnienie duchownych jako kapelanów różnych formacji mundurowych oraz jako nauczycieli religii. Trzeba by się zastanowić, czy oni są w ogóle w tym momencie jakby przede wszystkim pracownikami kościoła, czy nie pracownikami właśnie tych instytucji i dlaczego mieliby nie dostawać swojej pensji. Ten błąd, no około 300 milionów, trudno jednak kłaść jedynie na karb zwykłego błędu, zwykłego przeistoczenia. Wnioski proszę wyciągać samemu. Jednym ze stałych elementów tych rozmów, delikatnie mówiąc, o Kościele w Polsce, o jego roli, jest także in vitro. Warto tutaj odnotować opinię jednego z pionierów stosowania tej metody w naszym kraju, dr Tadeusz Wasilewski, który radykalnie jej zaprzestał, stając się jej zdecydowanym przeciwnikiem, skomentował dla Katolickiej Agencji Informacyjnej projekt ustawy o leczeniu niepłodności przekazany przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji społecznych. Zdaniem naukowca propozycja jest skrajnie liberalna, nie liczy się z negatywnymi skutkami jej działania i w istocie aprobuje obecny stan działania klinik in vitro. Dr Wasilewski powiedział m.in., cytuję: ustawa bioetyczna powinna być uchwalona, ponieważ jesteśmy we wspólnocie europejskiej i Polska powinna te zagadnienia prawnie uregulować. Optymalna w mojej ocenie byłaby treść jednoznacznie określona w jednym zdaniu. Zakazuje się całkowicie wykonywania na terenie Polski metody zapłodnienia pozaustrojowego i inseminacji. I to byłaby treść ustawy, którą bym proponował. Powtórzmy, że Tadeusz Wasilewski jest jednym z pierwszych lekarzy w Polsce, którzy wprowadzali tę metodę. Od 1993 do 2007 roku pracował w pierwszej w Polsce klinice wykonującej procedurę in vitro. W kwietniu 2007 roku stwierdził: nigdy więcej nie wykonam programu in vitro. 1 stycznia 2009 roku założył pierwszą w Polsce klinikę leczenia niepłodności metodą naprotechnologii. A dla tych,
którzy wciąż chcą coraz bardziej ograniczać rolę Kościoła, pewnie w końcu marzą o tym, żeby zniszczyć go całkowicie, skreślić Pana Boga również z naszych głów i z naszych serc. No, mam w pewnym sensie dobrą wiadomość, na którą pewnie czekają wciąż. Otóż w 2045 roku człowiek osiągnie nieśmiertelność. Tak zapewnia wenezuelski naukowiec José Luis Cordeiro, wykładowca i doradca Singularity University, placówki utworzonej przez NASA w Dolinie Krzemowej, uważa, że pokonanie wszystkich chorób zajmie ludzkości najwyżej 30 lat. Tyle też jego zdaniem ma trwać walka ze starością. Już za 15 lat mają powstawać komputery bardziej skomplikowane niż ludzki mózg i inteligentniejsze od człowieka, a wkrótce za symboliczną kwotę każdy z nas będzie mógł odszyfrować swój kod genetyczny DNA, co pozwoli oczywiście m.in. na programowanie potomstwa, by było zdrowe, szczęśliwe, piękne i bogate. Zdaniem Cordeiro najdalej za 50 lat ludzie i roboty stworzą nową rasę, jak ją nazwano, będzie to rasa posthumano. I trzeba przyznać, że rzeczywiście przy takich planach ani Kościół nie jest potrzebny, ani Pan Bóg nie jest potrzebny. Tyle tylko, że czytaliśmy o tym już na początku Biblii, można o tym przeczytać i brzmi to zdanie, o którym mówię tak: na pewno nic wam się nie stanie i będziecie jak Bóg. Tylko przypomnijmy sobie, kto to zdanie wypowiada. Kończąc przegląd wydarzeń minionego tygodnia, zapraszam wszystkich widzów telewizji Lumen za tydzień. Do zobaczenia.